Dziś pod lupę bierzemy Volvo S90, czyli flagową limuzynę szwedzkiego producenta. Sprawdźmy więc, ile warta jest legenda przez wielkie L. Bohaterem dzisiejszego programu jest Volvo S90, flagowa limuzyna szwedzkiego koncernu, znanego przede wszystkim z bezpieczeństwa. Proszę powiedzieć, na jakie bezpieczeństwo mogą liczyć pasażerowie i kierowcy takiego samochodu? No, Volvo słynie z bezpieczeństwa, to jest synonim naszej marki. Jeżeli chodzi o systemy zawarte nie tylko w Volvo S90, ale w każdym naszym samochodzie, to przede wszystkim układ City Safety, czyli rozpoznawanie znaków drogowych, pieszych, rowerzystów, dużych zwierząt w standardzie, z pełnym automatycznym hamowaniem. Dodatkowo seria cała 90, czyli topowy model, typowa limuzyna S90, V90 i V90 Cross Country oraz SUV XC90. W standardzie dostaje klient aktywny tempomat z funkcją Pilot Assist drugiej generacji, czyli z jazdą półautonomiczną. Dodatkowym w tej chwili systemem jest Safety Connect, który jest w stanie powiadomić użytkownika czy też kierowcę o wszystkie nawierzchni. Volvo to również nowe technologie. Jakie nowe technologie znajdziemy w modelu flagowym? Silniki. Nowe silniki, miękkie hybrydy, tak zwane mild hybrid. Są to 48-woltowe akumulatory, które zastępują tej mechanicznej rzeczy typu rozrusznik. A wytłumaczmy naszym widzom, co to jest ta miękka hybryda? Tak jak wspomniałem, jest to 48-woltowy akumulator, który generuje dodatkowe 14 koni mechanicznych potrzebnych na rozruch silnika, na obniżenie normy emisji spalin. Jest też odzyskiwanie energii podczas hamowania. Ten silnik podczas hamowania zostaje tutaj ładowany. A ile i jakie silniki znajdziemy pod maską S90? Pod maską S90 znajdziemy dwulitrowe jednostki napędowe. Miękkie hybrydy w tej chwili to mówimy, zaczynamy od silnika benzynowego 197 koni plus te dodatkowe 14 koni. Później przechodzimy przez mocniejsze jednostki benzynowe. Mamy jednego diesla 235 koni, silnik B5. No i tutaj silnik hybrydy typu plug-in to jest łącznie 390 koni. Na tej hybrydzie typu plug-in tutaj mamy do czynienia z dwoma silnikami. Silnik na przedniej osi spalinowy, na tylnej osi silnik elektryczny, który generuje dodatkowe 87 koni mocy i przejdziemy na tym silniku bezemisyjnie, tylko na prądzie około 45-46 km. A jak wygląda wyposażenie flagowej limuzyny Volvo? Flagowa limuzyna Volvo S90 wyposażona jest już w standardzie w te systemy bezpieczeństwa, o których wcześniej wspominaliśmy. Mamy światła LED-owe dostępne, fotele komfortowe, tutaj z pełną regulacją, nawet z masażem czy też z funkcją wentylacji. Z takich dodatkowych elementów system audio, trzy jego rodzaje w zależności od preferencji, kamera cofania lub kamera 360 stopni, asystent parkowania, to są takie dodatkowe elementy konfigurowalne, które klient może sobie tutaj dobrać do wersji podstawowej, także samochód można doposażyć w te wszystkie elementy, które klient oczekuje po prostu. Właśnie siedziałem w środku i widziałem taki sporej wielkości ekran. Proszę coś o nim powiedzieć. Tak, w każdym naszym samochodzie ekran centralny jest dotykowy. Z poziomu tego ekranu sterujemy wszystkimi najważniejszymi funkcjami samochodu. Ustawiamy klimatyzację, ustawiamy sobie tutaj plan podróży w nawigacji, przełączamy stacje radiowe. Sprawdzamy wszystkie funkcje pojazdu, także to jest centralny komputer, za pomocą którego właśnie możemy tutaj sterować wszystkimi funkcjami, aplikacjami. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że samochód przeszedł ostatnio facelifting. Zgadza się, delikatny, ale przeszedł facelifting. Dokładnie mówimy tutaj bardziej o faceliftingu, jeżeli chodzi o linię nadwozia. Z takimi detalami są jeszcze światła LED-owe z tyłu dodane, delikatnie zmodyfikowany przedni grill plus zderzak, również z tyłu, mała zmiana. No i te silniki, o których wcześniej wspominaliśmy, czyli tutaj te miękkie hybrydy, to jest coś, na co w tej chwili stawiamy. To jaką gotówką muszę dysponować, żeby wyjechać Volvo S90 z Waszego salonu? Ceny katalogowe zaczynają się od niecałych 204 tysięcy. Tutaj mówimy o silniku benzynowym, 197-konnym.
plus 14 koni generuje ten silnik elektryczny w miękkiej hybrydzie. Od tych cen są oczywiście liczone różnego rodzaju zniżki. Mamy oferty specjalne przygotowane dla naszych klientów, także zapraszamy tutaj, aby zapoznać się z danym modelem, skonfigurować przy naszej pomocy handlowców taki samochód według własnych preferencji. Zapraszamy też na jazdę testową. Mamy do dyspozycji oczywiście wszystkie nasze modele do testów przeznaczone. Z czołowym tutaj S90 również do dyspozycji i z topowym dieslem 235 koni. Tak naprawdę, więc tak to wygląda.